Witam Was serdecznie na naszym kanale Paraguay Live. Ja mam na imię Zbyszek i serdecznie zapraszam na kolejne video. Subskrybujcie kanał i dajcie lajki, jeśli Wam się podobało. Zapraszam na video. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić yerbamate. Chciałem podziękować za wiele zapytań. Dziękuję jeszcze raz. I wielu z Was. Pyta się, jak zaparzyć jerbamaty. Niby kwestia jest prosta, ale nie zawsze. Dlatego ja przedstawię Wam dwie metody. Pierwszą, którą ja używam, prosta i nieskomplikowana, druga metoda, gdzie używają również większość paragwajczyków. Również prosta i nieskomplikowana. Praktycznie chodzi to tylko o czas spożywania jerbamaty. A więc jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie na video. Powiedziałem w sposób prosty i nieskomplikowany. Więc co potrzebujemy? Jerba, Tak, To są mniej więcej 3, 3,5, 4 łyżeczki. Potrzebujemy. O! Literatkę. Tak to się mniej więcej nazywa. Zwykła szklanka. Może być musztardówka, może być inna szklanka. Bąbirię. Mała. Skromna. O, mieści się w dłoni. Poza tym zioło ja akurat używam piołuna, jak widzicie. Gorzki jak piołun, ale naprawdę na cholesterol pomaga, czy też na wątrobę. Można użyć również karciocha, To co ja na przykład używam. Kupuję w sklepach zielarskich. Plus co potrzebujemy? Oczywiście termos. No i do termosu, żeby wlać przygotowaną wodę. Wam zademonstruję, tak to wygląda. Jerybę wrzuciłem do literatki, i tu jest bombilia. O, jeszcze raz Wam pokażę. Bombilia normalnie, zwykłe zioło w środku, i opowiedzmy sobie: O, w ten sposób wrzucam czy wkładam do literatki, i sprawa jest załatwiona. Tak to widzicie, wygląda piołun już ujęty, czyli normalnie, a torebeczka foliowa. I z tego mniej więcej szczyptę biorę i wrzucam do termosu. Pusty termos. Tyle mniej więcej wrzucam do pustego termosu. Oczywiście jak jesteście bardziej higieniczni, zróbcie to łyżeczką. Czyli przypominam, tutaj w literatce mamy yerba mate. Jakąkolwiek chcecie, ja akurat w tym przypadku używam. Jerba, matę z miętą i z boldą, ale obojętnie, jaką matę, która Wam smakuje, która Wam dogadza, i tutaj wrzucam do termosu, jak mówię, trochę słabo widać, tą szczyptę w tym przypadku piołunu. I zagotowuję wodę. W międzyczasie woda mi się gotuje, a ja wrzucam tutaj do tej naszej literatki, praktycznie nie wrzucam, a wlewam. Trochę o! Wody z kranu. Zimna, prosta, normalna woda. Jeżeli u Was w kranie jest woda zbyt chlorowana lub nie daje się, nie nadaje się do picia, użyjcie wody mineralnej zwykłej, na naturalnie nie gazowanej. I tak, jak zauważycie, po paru minutach z tej wody nic nie zostało, czyli święty Tomasz, jak to Paragwajczycy mówią, wypił. W sumie podciągnęło to, wyciągnęło wodę, wciągnęła jereba. Woda zagotowana w sposób tradycyjny na gazie, czy powiedzmy sobie, w czajniku elektrycznym, nie ma znaczenia. I teraz, tak, co jest kwestią istotną, ja po prostu otwieram tutaj ten dziubek. Tak, przestawiam go, żeby trochę, powiedzmy sobie, Odparowała ta woda. Chodzi o to, żeby pod żadnym pozorem woda nie była wrzątkiem, który zalewacie yerba mate. Po paru minutach widzicie, woda jeszcze paruje i praktycznie teraz taką wodą nie wsadzam palców, tylko po prostu ufam, to są parę minut i zalewam. Co zalewam? Moje zioła w termosie. Nawet. i do pełna zalewam oczywiście proszę nie zapomnieć zakrętki o. i na sprzęt do picia to znaczy tak tutaj mamy yerba mate z bombilią i tutaj mamy termos jest gotowy do użycia zioła w termosie doszły już po paru minutach czy parę nastu według waszego uznania i może tak zobaczę o zalewamy czy zajlecie pół czy coś a tak mniej więcej trzy czwarte leje o i możemy pić i jak powiedziałem możemy korzystać i pić Jedna uwaga, uważajcie, bo oczywiście szklanka może być gorąca. Także proszę to robić ostrożnie. I delektujemy się naszą jerebamatę. Oczywiście ta z piłownym jest gorzka. Ale głównie dobrze możecie wrzucić inne zioło i po prostu w ten prosty, szybki i zawsze udający się sposób, bez wielkich kosztów. Bombilia kosztuje, nie wiem, parę złotych chyba. Czy góra, parę naście. Nie musicie mieć tego super jakości. Szklamneczka zawsze się znajdzie <grym> i termos w domu też. Także życzę dobrych smaków. Jeżeli macie pytania, proszę naturalnie pod spodem w komentarzach zadawać te pytania. Z chęcią, w miarę naturalnie moich możliwości, odpowiem na Wasze pytania. Ok? Życzę przyjemnej zabawy z yerbą i nie może być według mnie że yerba Wam nie smakuje. Mam nadzieję, że tym, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, byłem w stanie trochę pomóc i tą kwestię yerby mate w sposób prosty rozwiązać. Także subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, łapki w górę, jak Wam się wideo podobało i tak jak zawsze z lewej strony podaję Wam interesujące wideo z naszego kanału Paraguay Live i zachęcam do oglądania. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły do zrealizowania, co Was interesuje, wszystko proszę w pytaniach, w komentarzach, i wtedy naturalnie zawsze będę do Waszej dyspozycji. Tym miłym akcentem kończę. Dzięki, trzymajcie się.